Wrodzone Wady Serca, WWS, to wady anatomiczne serca, które występują już od momentu narodzin. WWS mogą dotyczyć struktury serca takiej jak zastawki serca, przegrody międzykomorowej lub międzyprzedsionkowej, a także naczyń krwionośnych, które wpływają na przepływ krwi przez serce. Opis Od 7 do 14 lutego na świecie obchodzony jest Tydzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca. Wrodzone wady serca dotykają średnio jednego na 100 dzieci na świecie, bez względu na szerokość geograficzną. W Polsce należą do najczęściej występujących wad wrodzonych i stanowią, po chorobach okresu okołoporodowego, najczęstszą przyczynę zgonu niemowląt. Na szczęście wczesne, nawet już w okresie ciąży, rozpoznanie wady serca u dziecka pozwala przygotować dziecko do odpowiedniego leczenia i późniejszej rehabilitacji. Przyczyny Niektóre WWS są dziedziczone genetycznie, inne mogą wynikać z narażenia matki na niekorzystne czynniki w czasie ciąży, takie jak choroby zakaźne, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu czy narkotyków. Objawy objawy WWS u dzieci mogą być różne w zależności od rodzaju i nasilenia wady serca. Często występują duszności, zmęczenie, sinica skóry i błon śluzowych, zaburzenia rytmu serca, problemy z karmieniem, powiększenie wątroby czy obrzęki. Diagnostyka Diagnostyka WWS u dzieci obejmuje badania fizykalne, takie jak osłuchiwanie serca, badanie pulsów oraz badanie stanu skóry i błąd śluzowych. Niezbędne są również badania laboratoryjne, takie jak oznaczanie poziomu tlenu we krwi oraz badania obrazowe, takie jak echokardiografia czy kardiologia inwazyjna. Leczenie. Leczenie WWS u dzieci może obejmować farmakoterapię, procedury inwazyjne, takie jak korekcja chirurgiczna lub kardiologia interwencyjna, a także monitorowanie stanu zdrowia i regularną opiekę kardiologiczną. W przypadku wad przewodozależnych podaje się prostaglandynę E1, czyli alprostadyl. Jest to lek ratujący życie. Rokowanie. Rokowanie zależy od rodzaju i nasilenia WWS oraz od skuteczności leczenia. W przypadku niektórych wad serca, takich jak ubytek przegrody międzykomorowej, rokowanie jest bardzo dobre, podczas gdy w przypadku innych wad serca, takich jak zespół niedorozwoju lewego serca, może być bardziej poważne.